znajdujecie tam? Na dole znajduje się schronisko, w którym spędziliśmy dzisiejszą noc. Około, myślę, że tak 350 do 400 metrów różnicy jest już między nami a schroniskiem, oczywiście w pionie. Taką wysokość przebyliśmy. Wydaje się nam, że około 400 metrów jeszcze do szczytu nam brakuje, ale ta droga już będzie pewnie trudniejsza. Co myślisz, że będzie padać czy nie? Nie. Nie będzie. No ja nie jestem taki pewien, bo w górach się zmienia pogoda bardzo szybko. Tam widać chmury. Kumulusy? A i zrobisz mi z nimi zdjęcie? I tam gdzieś musimy dojść. Tak wygląda przeciętny alpinista, średniej klasy zawodowiec, a teraz Lechu. Na pierwszy rzut oka widać sandały. To go odróżnia, białe skarpety. Alpine. Czyli tak jakby szedł na wiejską dyskotekę do Adidasa ogólnie. Bluzka, brak mięśni. Tu trochę nie widać, bo pod słońce, ale ogólnie nakremowany trochę. Widać, że Polak. Jesteśmy na szczycie Skala. Po mojej prawej stronie widać szczyt Mythikos. Trochę wyższy, trudniejsza droga. Zastanawiam się, czy jeszcze tam pójdziemy. Jesteśmy 2866 metrów nad poziomem morza. A teraz dla kontrastu Lesiu w sandałach z orężatką. To się nazywa kontrast. Tak jest. On był w tych sandałach na Monte Everestie. Osiągnęliśmy szczyt, zdobyliśmy szczyt Mythikos, najtrudniejszy szczyt w Grecji.
Najwyższy 2912 metrów nad poziomem morza. I co jest charakterystyczne, to to, że na Olimp, bo to jest jeden z trzech szczytów Olimpu, rocznie wchodzi 10 tysięcy, około 10 tysięcy turystów, ludzi, natomiast na ten szczyt bardzo niewielu się odważa. Jakby uzasadnieniem tego może być charakter, w jakim są ubrani nasi towarzysze z Bułgarii. Wszyscy mają kaski, specjalne buty, mają przewodnika, za którego zapłacili 600 zł. My szliśmy po prostu za nimi i podjęliśmy duże ryzyko i nam się udało, jesteśmy z tego dumni. Teraz Krzysztof, jeśli możesz tutaj, bo jest oczywiście tu księga wpisów na szczycie, do której się każdy wpisuje, ona jest w tym pudełku przechowywana, zabezpieczona przed deszczem. Bardzo fajna rzecz. Ja napiszę tak. O, jest, jest. Okej, okay, to narysowałem tak zwanego Bogdana. I myślę tak za parę miesięcy, jak ktoś zdobędzie ten szczyt, otworzy tą stronę, zobaczy Bogdana. Chyba Roma na tej. Dobra, na razie.